Dzień dobry, witam was serdecznie w prawdopodobnie ostatnim odcinku tego roku, czyli roku 2022. Przynajmniej jak to nagrywam, no to jest jeszcze 22, bo dzisiaj mamy 29 grudnia, czyli już końcóweczka. No pogoda się trafiła taka, że pokusiłem się o to, żeby motocykl wyciągnąć i wyjechać i coś tam jeszcze nagrać. No jeszcze tam jakieś dwa tygodnie temu, no niecałe dwa tygodnie temu, no były u nas dosłownie hołdy śniegu. I powiem wam szczerze, że no tak z 10 lat to co najmniej takiego śniegu nie było. Przynajmniej nie w tak krótkim okresie, że dosłownie 4 dni powiedzmy nasypało tyle, że no częściowo było sparaliżowane tutaj nasze miasto Bielsko oraz okolice. Nawet sztab był powołany kryzysowy w tej sprawie w ratuszu. No bo nieciekawie, no ale rachu ciachu, zmieniła się temperatura, trochę popadało, no i praktycznie po śniegu nie ma śladu. No gdzie niegdzie są jakieś takie brudne hołdy, a tak to nie ma śladu. No i chyba już na razie przynajmniej się na to nie zanosi, żeby jakiś śnieg miał być. No ale nigdy nie wiadomo, no nie? Także ostatnie po prostu tydzień czy dwa tygodnie no spędzałem na łopatowaniu i szkrobaniu auta, no bo mrozy też były, chociaż nie jakieś wielkie, bo tam może minus 13 czy minus 14 było max u mnie, to nie, jeszcze nie tak źle. No w każdym razie to był taki dosyć intensywny czas. Teraz się trochę rozpogodziło, już od paru dni jest fajnie, można pojeździć. No ale wcześniej też nie miałem okazji wyjechać. Dobra, koniec fulania, bo bardziej mi chodziło o to, żeby po prostu no co, zakończyć z wami ten rok i zaprosić na kanał jakby do oglądania odcinków w roku kolejnym, tak, który lada dzień nastąpi. No mam nadzieję, że wszystko się w miarę ułoży tak, żeby było trochę tego jeżdżenia, żeby było coś ciekawego na tym kanale. Ostatnio jak zauważycie, no nie mam jakoś zbyt dużo tych materiałów, ale po prostu no taki czas nastał, że mam ważne sprawy, ważniejsze. Zresztą jak oglądaliście tam jakieś odcinki ostatnie, to wiecie o co chodzi. No w każdym razie jest jak jest, jak się da i mam chęci, to wyjeżdżam i też coś nagram, no. Jaki ten rok był dla mnie? No taki sobie, no pojeździłem tyle ile mogłem. Tych 1000 km to nawet nie wiem ile. Ale czy to ważne? Dla mnie nie. Już nie, może kiedyś jakoś bardziej na to zwracam uwagę. Ja teraz już jeżdżę tylko tak, żeby po prostu jeździć i zaspokoić swoją potrzebę jeżdżenia, potrzebę nagrywania, potrzebę pogadania z wami i tak dalej. A już jakby nie mam w ogóle ciśnienia. Jaki będzie przyszły rok, tego nie wie nikt. No bo co tam będę planował, bo zakładał, jak może się okazać, to różnie, no nie? Z planami i z założeniami, więc raczej to nie ma sensu. Na pewno będę chciał popracować przy obu motocyklach, i przy BMW, i przy Kawasaki, bo tak, przy Kawasaki prawdopodobnie będę musiał ogarniać zawieszenie przednie, z tego względu, że wydaje mi się, że łożyska ślizgowe, te które są w rurze w środku, no chyba się wytarły. Liczyłem na to, że one są lepsze jak to składałem, ale jednak chyba się wytarły i no czuję trochę luzy na dole tam, więc prawdopodobnie będę chciał to zrobić. Sprzęgło na pewno będę musiał zrobić, bo już sobie je obiecuję od początku, kiedy kupiłem ten motocykl. Ja też jestem przeagent, bo no po prostu jak kupowałem to, no już było takie sobie i cały czas nosiłem się z zamiarem wymiany tego sprzęgła, ale jakoś wiecie jak to jest, nie? Jak póki jeździ, to jeździ, no nie? Póki mi po prostu nie szczeliło, nie stanąłem, nie? To dalej jeździ jeszcze. Jedyne co, to wymieniłem sprężynki te właśnie sprzęgłowe, bo myślałem, że może to kwestia sprężynek, że już słabe, ale no troszkę pomogło faktycznie, ale no nie tak jak myślałem, że pomoże, więc po prostu zostanie mi wymiana tarcz i przekładek. A sprężynki już powiedzmy mam, nie mają dużo przebiegu, więc zostawię te co są teraz, co je założyłem niedawno po prostu. W
BMW co? A BMW w sumie to jakieś takie ogólne serwisiki. No, BMW takie ogólne serwisy, jakieś tam olej, filtr posprawdzać, popatrzeć i tak dalej. Aha, no opona chyba mnie czeka tylna. Jednak zdążyłem ją zezreć. Myślałem, że trochę dłużej na niej pojeżdżę, ale jednak nie. No i co jeszcze? Nie wiem, czy nie będę musiał też polerować przednich rur w zawieszeniu właśnie w BMW. Delikatnie mi się olej sączy. Pomimo wymiany uszczelniaczy, ale czuję tam parę takich rys dosyć głębokich. I wydaje mi się, że to jest to, bo to nie jest wyciek, tylko taki film się robi na rurach. Więc to też będę chciał zrobić. I powiem wam, że też się zdecydowałem wyjechać, bo tak, drogi... Nie dość, że wiadomo, widzicie, no nie ma śniegu, tak, a niedawno jeszcze było łomatko. To po drugie nie ma nawet tej soli, bo porządnie u nas lało przez parę dni. Deszcze takie, no mocne, mocne i to wszystko pozmywało elegancko i jest, kurczę, czyściutka droga. Więc jak nie wjadę w takie, co się tam jeszcze gdzieś z pobocza roztapia, to nawet chyba... dobra, mąż. To nawet nie będę musiał motocykla za bardzo chyba czyścić, bo na razie jadę po suchym i nie ma tego takiego, wiecie, proszku z tej soli. No bo tego to ja nie lubię. No, czasami się zdarzyło jeździć po tym, ale zaraz od razu motocykl myłem, żeby mi to nie zezarło stali. Dobra, słuchajcie, bo też nie chcę już tu przynudzać, bo to miał być tylko taki właśnie kończący odcinek w tym roku. No chyba, że jeszcze mnie coś pokusi i coś wymyślę, bo jutro też ma być w miarę pogoda, więc kto wie, czy jeszcze nie wyjadę. I Sylwestra w sumie ma być najładniej za dwa dni, więc kto wie, może jeszcze wtedy, ale zobaczymy, czy coś będę nagrywał. Jakbym nie nagrywał, no to dzięki za ten rok obecny, co ze mną byliście. No i mam nadzieję, że będziecie również w roku następnym, a że i nowych osób przybędzie. A jak nie, to nie. Tak jak mówię, nie mam parcia. Ale jest to, jakby nie patrzeć, fajne i miłe. Dobra, no to na koniec życzę wam udanego Sylwestra, żebyście za bardzo nie poszaleli. Znaczy poszaleli, ale no, wiadomo, nie? Z tym, z rozsądkiem, jak to się mówi. Tak, żeby na drugi dzień było wszystko w porządku. I na trzeci. No i co? No i dobrego start w nowy rok. No bo później się już będziemy znowu, myślę, widzieli i słyszeli. No to na bieżąco, no nie? No to tyle ode mnie na ten moment. Mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku, a tymczasem was pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej!